Odpowiemy Komisji Europejskiej ogniem zaporowym, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości na zapowiedź blokady wypłat pieniędzy z Funduszu Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierają, wszystkim patronom. Kto chciałby dołączyć z Państwa do tego grona, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. To bardzo pomaga w prowadzeniu tego programu, w organizacji, w pokryciu kosztów studia i innych dodatkowych kosztów, których jest dosyć sporo. Dzięki serdeczne i zapraszam na rozmowę. Dzisiaj z nami jest Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i klub, ekspert klubu Jagiellońskiego. Łączymy się z Krakowem. Marcinie, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz proszę, czy rzeczywiście grozi nam zablokowanie wypłaty pieniędzy z KPO? Ja myślę, że to nie jest kwestia grozi, tylko to jest bardzo prawdopodobne, że Polska, dopóki u władzy jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, tych pieniędzy po prostu nie zobaczy. Czy nie zobaczy ich dlatego, że u władzy jest rząd Prawa i Sprawiedliwości i niezależnie od tego, co ten rząd zrobi, tak będzie? Czy dlatego, że nie wprowadzili wszystkiego tego, na co się umówili? No to jest spór i merytoryczny, i polityczny. W tym wymiarze merytorycznym oczywiście problemem są te warunki, które postawiła Ursula von der Leyen. Polski rząd spełnił część tych warunków, to znaczy zlikwidował Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, ale przepisy tej ustawy nie zadowalają w pełni urzędników Komisji Europejskiej. No a po drugie, dalej jest problem z ustawą o sądach powszechnych, z tak zwaną ustawą kagańcową, która zabrania tak naprawdę sędziom kwestionowania zasadności powołania innych sędziów, którzy orzekają. To w ogóle jest absurdalna sprawa, bo funkcjonujemy w dualizmie prawnym, no ale jest problem z powrotem do orzekania części sędziów. Mamy wielką epopeję z sędzią Igorem Tuleją. I dopóki ci sędziowie nie wrócą do orzekania, na razie nie wygląda na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość chciało ich przywrócić, no to te warunki nie będą spełnione. I to jest ten wymiar merytoryczny, ale jest też wymiar polityczny. Komisja Europejska. Ale jeśli mogę, przepraszam, Marcinie, jeśli mogę ci jeszcze przerwać na sekundę i pociągnąć ten wymiar merytoryczny jeszcze, no bo słyszeliśmy w pewnym momencie, że w zasadzie wszystko było ustalone, że strony zgodziły się, że te zmiany, które Polska wprowadziła, które zostały wprowadzone w tej ustawie, która została zainicjowana przez prezydenta, czy one są wystarczające i też politycy podobno w bezpośrednich rozmowach z Ursulą von der Leyen ustalali, że to jest okej. Okazuje się, że to nie jest wystarczające. To nie jest wystarczające z dwóch powodów. No po pierwsze, dlatego że na początku czerwca, czy tam przełom maja-czerwca, kiedy Ursula von der Leyen była w Warszawie, to jeszcze był taki moment, kiedy Europa żyła wojną w Ukrainie i żyła tym doświadczeniem ogromnej solidarności, jaką polskie społeczeństwo wykazało się wobec ukraińskich uchodźców. I to był taki moment, kiedy było takie przekonanie, że trzeba jakoś dać jakiś sygnał, że Europa dostrzega to polskie zaangażowanie. Premier Morawiecki wyraźnie mówił, że to nie jest możliwe, aby dzisiaj wstrzymywać KPO w sytuacji, w której Polska tak dużo pieniędzy poświęca. Zresztą w swoim programie Andrzej Kubisiak o tym mówił, że to już prawie procent PKB poszło na wsparcie i to ze strony rządu, i ze strony polskich obywateli. Natomiast no po pierwsze ten kurz wojny w świadomości Europejczyków opada. A po drugie, po tej umowie, którą zawarł polski rząd z Komisją Europejską, zwłaszcza z Ursulą von der Leyen, rozpoczęła się ogromna awantura w europejskim establishmencie, zwłaszcza na forum Parlamentu Europejskiego, gdzie politycy Parlamentu Europejskiego stanęli rejtanem, powiedzieli, że nie ma w ogóle mowy, aby uruchomić środki dla Polski, jeżeli ta nie przywróci praworządności, a pod tym pojęciem rozumiany jest cały pakiet. I pewnie można sobie powiedzieć, że pod tym pojęciem rozumiane jest przywrócenie do stanu z 2015 roku, czyli odrzucenie wszystkich zmian i w Sądzie Najwyższym, i w sądach powszechnych, i także w Trybunale Konstytucyjnym, i w Krajowej Radzie Sądownictwa. Na takie zmiany, na taki krok wstecz rząd Prawa i Sprawiedliwości z przyczyn wewnętrzno-politycznych zgodzić się po prostu nie może.
Ale czy nie było tak, że kilka miesięcy temu, i to kilka małych miesięcy temu, jakbyś dwa chyba miesiące temu, zostało uzgodnione, że te zmiany, które polski rząd i polski Sejm wprowadza, są wystarczające? Czyli jakby, czy to jest tak, że druga strona zmieniła zdanie? No druga strona to też nie jest monolit. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z pewną grą instytucjonalną wewnątrz Unii Europejskiej i tam różne instytucje, zwłaszcza Komisja Europejska i Parlament Europejski jako te ciała ponadnarodowe, no grają swoją grę i dzisiaj tak naprawdę Komisja Europejska, która no w jakimś stopniu zależy od Parlamentu Europejskiego, no nie może sobie pozwolić na ignorowanie stanowiska Parlamentu Europejskiego, a stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności jest jednoznacznie negatywne dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. No i stąd też pamiętajmy, że ta zgoda między Komisją a rządem w Warszawie nie była jednomyślna w samej komisji. Tu pewne głosy odrębne, głosy sprzeciwu wyrażał Franz Timmermans, ogłasza Didier Reynolds czy Vera Jourova, czyli ci komisarze, którzy no, odpowiadają za kwestię praworządności, albo Franz Timmermans, który odpowiadał za praworządność poprzedniej kadencji Komisji Europejskiej i który ma takie indywidualne poczucie oszukania, bo ja przypomnę, że w 2016 roku umówił się na coś z polskim rządem, polski rząd tego nie zrealizował i wydaje się, że tam też grę odgrywają po prostu zwykłe ludzkie emocje. No i ze strony tych trzech polityków oni dostali wyraźne wzmocnienie tym wsparciem Parlamentu Europejskiego, no i Komisja Europejska zaczęła niuansować i mówić, no dobrze, to już spełnione, ale przecież są jeszcze inne kamienie milowe. No i raczej nie widać na horyzoncie sytuacji, w której dałoby się porozumieć, bo to oznaczałoby, że rząd Prawa i Sprawiedliwości musi się wycofać z większości zmian w wymiarze sprawiedliwości, a na to z przyczyn wewnątrzpolitycznych sobie pozwolić nie może. Po pierwsze dlatego, że straciłby większość, bo to oznaczałoby otwartą wojnę ze Zbigniewem Ziobrą i Solidarną Polską. No a po drugie ciężko byłoby wyjaśnić temu obozowi suwerenistów wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, że teraz oto ustępujemy pod dyktatem Brukseli. Zaczęliśmy ten program od takiego twojego zdania, że nie otrzymamy środków z KPO tak długo, jak w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość, co by oznaczało, że niezależnie od tego, co by ten rząd zrobił, to ktoś by te pieniądze z KPO blokował. Czy rzeczywiście tak jest? Czy jakby ta polityczna niechęć do obozu rządzącego w Polsce jest tak duża, że cokolwiek by nie zrobili, to i tak te pieniądze zostałyby zablokowane? Nie jest jakby wielką tajemnicą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma najlepszych notowań w Brukseli i tak było w zasadzie od samego początku, to znaczy europejski establishment pamiętający lata 2005-2007 i pewien klimat, który się wytworzył wokół Prawa i Sprawiedliwości, od samego początku nie dał kredytu zaufania rządowi i oczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości swoimi działaniami, zwłaszcza w wymiarze sprawiedliwości, potwierdził te stereotypy władzy aliberalnej i dał tak naprawdę paliwo do tego, aby w polski rząd uderzać. Natomiast ja przypomnę, że kiedy w 2018 roku pojawiło się takie okienko, kiedy nastąpiła zmiana władzy, kiedy Beatę Szydło zastąpił Mateusz Morawiecki, i kiedy mówiono o tym, że w zasadzie ten spór o praworządność może zostać zawieszony, od razu pojawiła się informacja, że no dobrze, ale w takim razie trzeba wprowadzić warunkowość obarczoną już nie kwestiami praworządnościowymi, ale polityką klimatyczną. No, czyli to napięcie jest i też po Brexicie instytucje europejskie, ten establishment europejski sobie nie może pozwolić na porażkę i przez te kilka lat nie miał jakby narzędzia, żeby ugryźć rząd w Warszawie, mówiąc kolokwialnie, i dopiero Krajowy Plan Odbudowy, który no jest zasadniczo pozatraktatowy, to nie jest wieloletnia perspektywa finansowa, oraz to rozporządzenie, które wprowadza mechanizm warunkowości wydatkowania środków w zależności od spełnienia kryterium praworządności, no dało te dwa instrumenty, dały Komisji Europejskiej no bardzo skuteczne narzędzia w walce z rządem Warszawy. Oczywiście ja nie powiem, że Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, dlatego że miał gwarancję ze strony unijnych liderów, że teraz oni zablokują środki i uruchomią je tylko w momencie, jak Donald Tusk wróci do władzy. Natomiast no nie da się ukryć, że to był jeden z ważniejszych czynników sprawiających, że Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, ponieważ miał przekonanie, że ze strony instytucji unijnych
będzie wsparcie w postaci choćby blokowania Krajowego Planu Odbudowy. Czyli stawiasz jasną tezę, że nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński z jakiegoś powodu jednak zdecydował się na cofnięcie tych zmian w tej reformy sprawiedliwości wprowadzanych od 2015 roku czy od 2016, to tak naprawdę nic by się nie zmieniło i grupa polityczna niechętna temu obozowi władzy w Unii Europejskiej jest na tyle ciągle wpływowa, że tak czy inaczej w jaki sposób te środki by blokowała? No to jest sytuacja hipotetyczna, bo naprawdę trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się ze wszystkich zmian w wymiarze sprawiedliwości do stanu z listopada 2015 roku, więc to jest scenariusz czysto hipotetyczny i gdyby się wydarzył, no to pewnie Komisji Europejskiej i w ogóle instytucjom europejskim byłoby trudno uzasadnić, dlaczego wstrzymują te środki w sytuacji, w której w zasadzie wszystkie te zmiany zostały wycofane, ale nawet wtedy zawsze można było powiedzieć, no dobrze, rząd Prawa i Sprawiedliwości się wycofał, ale nie mamy pewności, czy te zmiany są szczere, no przecież mamy do czynienia z tym w przypadku Izby Dyscyplinarnej, no bo przecież te głosy, które płyną z Parlamentu Europejskiego są takie, no dobrze, ten Izba Dyscyplinarna nie funkcjonuje, ale przecież te przepisy nie do końca. To są tak, jakbyśmy chcieli, że pewnie w intencjach rząd Prawa i Sprawiedliwości może zawsze odwrócić ten swój powrót, może z niego zrezygnować. Więc nie powiem, że na pewno, gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości ze wszystkiego się wycofał, te środki byłyby dalej zamrożone. Natomiast no, pewna tendencja, czy pewien proces, czy pewien stosunek europejskiego establishmentu wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości da się zauważyć. I on moim zdaniem ma dwie główne przyczyny. No pierwszy jest taki, że rząd Prawa i Sprawiedliwości kojarzony jest taką zbitką nacjonalistyczną czy narodowo-konserwatywną, który z perspektywy Europejczyków wydaje się abstrakcyjny, wręcz faszystowski i ten stosunek nawet rządu Prawa i Sprawiedliwości do społeczności LGBT no, sprawia, że nie można traktować rządu Prawa i Sprawiedliwości jako rządu białych ludzi. Na drugi powód jest taki, że rząd Prawa i Sprawiedliwości kwestionuje umowy, nazwijmy to sędziokrację, czyli sytuację, w której sędziowie zdobywają ponad standardowy wpływ na kształt polityki. I to jest problem, którym mierzą się w ogóle demokracje liberalne współczesne. Natomiast no, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że znaczna część urzędniczych elit w Brukseli to są właśnie elity prawnicze, no to one traktują dzisiaj ten zamach na polskie sądy ze strony Prawa i Sprawiedliwości jako zamach na samych siebie. I przecież gdyby nie było tego sporu między Warszawą a Brukselą, no ta mowa Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim przed rokiem mogła być traktowana jako głos tak naprawdę wielu państw członkowskich, które burzą się wobec tak bardzo autonomicznej polityki i ekspansywnej polityki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, ale wobec obecnej sytuacji, tutaj na polskim rządzie no, spoczywa odium tego sporu o praworządność i kiedy Polska de facto jest pariasem europejskim, no to dzisiaj ten głos Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim nie miał prawa wybrzmieć. Czyli z tego, co mówisz, wynika, że dynamika polityczna i w Polsce, i w krajach Unii Europejskiej, tych, które mają realny wpływ na bieżącą politykę, jest taka, że tu musi, te drogi się rozchodzą. Tu nie ma szans na żadne zbliżenie, na żadne porozumienie. To wydaje się, rozumiem to, no ale z drugiej strony jest wojna na Ukrainie, tak? I zagrożenie ogromne dla całej Unii. Opinia publiczna na Zachodzie, która jednak jest po tej stronie jasno proukraińskiej i przynajmniej w sferze retorycznej, no ale również praktycznej, tak? Są nakładane jednak kolejne sankcje. To wsparcie militarne, no może nie jest takie, jak my byśmy chcieli, ale jednak jest. Wsparcie polityczne jest dosyć jednoznaczne. No i tu Polska w tej linii jest jakby no jest liderem tego wsparcia. Europa stoi wobec egzystencjalnego zagrożenia. Czy to nie uważa, że ciągle może zmienić tę sytuację i stwarza jakąś hipotetyczną przestrzeń do porozumienia między Polską a Unią Europejską? Tutaj pozwolę sobie na taką krótką wycieczkę historyczną. Pozycja Polski i całego naszego regionu we wspólnocie nigdy nie była bardzo mocna. Ona jeszcze była ponadproporcjonalnie silna w pierwszych latach członkostwa, kiedy no, było takie przekonanie na zachodzie Europy w tej starej Unii, że trzeba
posunąć się na ławeczce i zrobić trochę miejsca dla państw naszego regionu. Ale to się skończyło gdzieś w okolicach roku 2013-2014, po drugiej fali kryzysu finansowego z 2008 roku. I to wynikało z faktu, że przemysł przeniósł się często z południa Europy, z Hiszpanii, z Włoch, do Polski, do innych państw naszego regionu i to zbudowało pewien resentyment antyśrodkowoeuropejski i wówczas te główne państwa Unii Europejskiej, czyli Niemcy i Francja, no, podjęły decyzję, żeby jednak przekierować i środki, uwagę bardziej na południe, obawiając się secesji południa, niż wschodu, który i tak jest od Niemiec gospodarczo uzależniony. I z tej perspektywy dojście do władzy Prawa i Sprawiedliwości jakby oczywiście no, pogorszyło nasz PR, ale strukturalnie nie zmieniło sytuacji tego wypychania naszej części regionu z rdzenia Unii Europejskiej. I to, co o czym mówisz, jest niezwykle ważne, ponieważ wojna w Ukrainie i ten no, oczywisty i trudno niedostrzegalny wzrost znaczenia państw naszego regionu, zwłaszcza Polski, w architekturze bezpieczeństwa europejskiej, jeżeli dodamy do tego też kwestie relacji ze Stanami Zjednoczonymi i tej ekspozycji amerykańskiej siły w Polsce, no to zwiększa potencjał czy wpływ Polski na dyskusję, na debaty o przyszłości Unii Europejskiej, także w tym wymiarze polityki bezpieczeństwa. Natomiast obawiam się, że dopóki rząd Prawa i Sprawiedliwości jest u władzy, to nie będzie mogło być wykorzystane i to jest ogromne pytanie przed ewentualnym nowym rządem, czy będzie w stanie wykorzystać to okno możliwości, które się przed Polską otwiera. Moja obawa jest taka, że i na to wskazują dzisiaj sondaże, jeżeli do władzy dojdzie Donald Tusk, no to będzie zbyt mocno uzależniony od tego starego unijnego establishmentu i nie będzie gotowy do tego, aby w tej nowej grze zagrać. Tej nowej grze, w której Polska ma nieco mocniejsze karty niż w ostatnich latach. No tak, ale żeby mówiąc szczerze, dyskutować o tym, co będzie po wyborach dzisiaj, jest trochę kosmosem, dlatego że po pierwsze, kto wygra te wybory w Polsce, kto będzie rządził po wyborach, jest dzisiaj kompletnie niewiadome i można napisać każdy scenariusz, że PiS zostanie przy władzy, że PiS straci władzę. Obie opcje są absolutnie możliwe. Nie wiemy kompletnie, jak będzie wyglądała Unia za rok, bo nie wiemy, co się stanie na Ukrainie, jaka będzie dynamika wydarzeń. Wydaje mi się, że racjonalne jest mówienie o tym, co teraz w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach może się zdarzyć, bo rzeczywistość za półtora roku może być, no, trudno powiedzieć, jaka będzie. Więc porozmawiamy o tym, co może się zdarzyć w tych najbliższych tygodniach, miesiącach, jakie narzędzia do walki ma Polska, ma rząd Prawa i Sprawiedliwości, który zapowiada, może nie rząd, ale jeden z czołowych polityków tej partii mówi, odpowiemy ogniem zaporowym. Co może być tym ogniem zaporowym? Ja szybko się odniosę do tej perspektywy. No faktycznie my nie wiemy, co będzie za rok, ale ja powiedziałbym, że nawet nie wiemy, co będzie zimą, bo przecież nie wiemy, czy jaka będzie pogoda zimą, jaka będzie skala zapotrzebowania na gaz i to już może determinować w ogóle całą dynamikę polityczną. Natomiast ja trochę nie bardzo rozumiem, co rząd, przedstawiciele rządu Prawa i Sprawiedliwości czy partii mają na myśli, mówiąc o ogniu zaporowym. Wczoraj wieczorem po twoim telefonie z Michałem Wojtyłą z Kuby Jagiellońskiego przeglądaliśmy tak naprawdę uważnie dokumenty Rady, patrząc, co będzie na agendzie w najbliższych tygodniach z tego pakietu Fit for 55 i zasadniczo ta decyzja polityczna dotycząca kształtu tego całego programu już zapadła, została już zaakceptowana i dzisiaj, kiedy mówimy o tym wielkim pakiecie Fit for 55, czyli tym pakiecie, który ma wdrażać tą wielką transformację energetyczno-klimatyczną, chodzi o wprowadzenie kilkunastu czy wręcz kilkudziesięciu aktów prawnych, rozporządzeń, dyrektyw, ale które będą przyjmowane tą zwykłą procedurą przez Parlament Europejski i Radę, a to oznacza, że one będą przyjmowane zasadą kwalifikowanej większości. Co prawda ministra Anna Moskwa mówi, że to są tak ważne sprawy, że ona życzyłaby sobie, że obywatele Unii życzyliby sobie, aby to było głosowane jednomyślnie w Radzie Unii, natomiast moim zdaniem to nie wynika w żaden sposób z traktatów, z pewnych procedur, które są już w Unii Europejskiej i też żadne państwo członkowskie co dzisiaj się nie zgodzi, zwłaszcza te, które chcą przepchnąć Fit for 55. Więc oczywiście polski rząd może zgłosić swój sprzeciw, natomiast sytuacji, w której to będzie głosowane w Radzie Unii Europejskiej kwalifikowaną większością, no to ten sprzeciw nie będzie miał większego znaczenia. Czy ty uważasz, że Fit for 55 jako taki dalej ma szansę na
realizację, na wdrożenie, czy sytuacja nie zmieniła się na tyle, i tu nie mówię teraz o relacjach Polski z Unią Europejską, tylko w ogóle o sytuacji energetycznej, wobec której no, nastąpiła wielka, wielka zmiana, którą wywołała przede wszystkim wojna na Ukrainie i zatrzymanie dostaw energii z Rosji. Czy to nie wywoła takiej refleksji, nie wywołuje refleksji wśród zachodnich polityków, że jednak ten pakiet trzeba przemyśleć, że tak naprawdę nie ma szans na jego realizację, że w ogóle priorytety polityki energetycznej w najbliższym czasie powinny się zmienić i zostać podporządkowane przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, a nie walki z klimatem, ze zmianami klimatycznymi. Czy jest na to, czy ty uważasz, że jest jeszcze tutaj przestrzeń do zmiany, czy w najbliższym czasie nic się nie zmieni? To ja powiem nawet odwrotnie. Znaczy, w moim odczuciu cała unijna polityka klimatyczna przyspieszy w wyniku wojny na Ukrainie. Co prawda, czasowo będą pewne dopuszczenia, jeżeli chodzi o palenie węglem i wykorzystywanie węgla kamiennego w energetyce, bo takie decyzje mamy czy to w Holandii, czy w Niemczech. Ale też pewnie będą dotykały Polski, chociaż my dzisiaj mamy problem z brakiem tego węgla. Natomiast w takiej średniookresowej perspektywie 2-3 lat będziemy widzieli znacznie szybsze odchodzenie od węglowodorów i znacznie większe inwestycje w odnawialne źródła energii. Więc gdybym miał dzisiaj powiedzieć, co się stanie z unijną polityką klimatyczno-energetyczną w wyniku wojny na Ukrainie, no to ona raczej doświadczy przyspieszenia i te limity, które były stawiane do 2030 czy 2040 roku, one będą tak naprawdę i po pierwsze będą obniżane tym limitem emisji, a po drugie ta perspektywa czasowa, ten horyzont czasowy będzie skracany, no właśnie dlatego, że Unia dzisiaj dostrzegając problemy z zaopatrzeniem w te tradycyjne surowce energetyczne, będzie de facto zmuszona do przyspieszenia transformacji energetycznej i to na przykład już widać bardzo wyraźnie w Niemczech, to znaczy można odnieść wrażenie, o czym też wspominał Sebastian Kucielnik, gość też jednego z swoich niedawnych programów, że rząd federalny będzie chciał tak naprawdę wykorzystać wojnę na Ukrainie do tego, aby przekonać niemieckie społeczeństwo, że to jest ten moment, w którym musimy jeszcze mocniej przyspieszyć transformację energetyczną. Więc nadzieje na to, że wojna na Ukrainie powstrzyma dzisiaj tempo transformacji energetycznej, są w moim odczuciu nieuzasadnione i będzie dokładnie odwrotnie. Czy twoim zdaniem, wracając do relacji Polska-Unia Europejska, na nasze drogi się rozjeżdżają, drogi Warszawy i Brukseli, część tymczasowo, tak, ale czy to jest strategiczny rozjazd i czy nie jest tak, że znowu nam, znaczy może nie znowu, bo do tej pory moim zdaniem nie groziła nam dyskusja o polexicie, ale że ta dyskusja może się na poważnie w Polsce zacząć? Czy moim zdaniem dynamika nas może doprowadzić do tego, czy to jest raczej kolejny kryzys w relacjach Warszawy z Brukselą, który no, będzie trudny, ale go przetrwamy i strategicznie tu rozjazdu nie będzie. To jest tylko taktyka. Argumenty o polexicie moim zdaniem kompletnie nie uwzględniają różnicy między podejściem wobec integracji europejskiej społeczeństwa polskiego i społeczeństwa brytyjskiego, które doświadczyło Brexitu. W Polsce to poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej jest na poziomie 90% i nawet jeżeli Unia Europejska będzie wstrzymywała środki, nie sądzę, aby ono jakoś dramatycznie spadło, to oczywiście będzie ogromny problem dla rządu Prawa i Sprawiedliwości i to będzie paliwo, które będzie napędzało kampanię wyborczą opozycji. Natomiast no nie da się ukryć, że Polska i inne państwa naszego regionu są z tego głównego rdzenia Unii Europejskiej wypychane, tak jak powiedziałem, mniej więcej od 2013-2014 roku. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dał fantastyczny pretekst do tego, aby nas wypychać i zrzucić odpowiedzialność za to rozchodzenie się ścieżek na polski rząd, także na rząd węgierski, bo to są te dwie główne czarne owce dzisiaj w Unii Europejskiej. Natomiast no, dzisiaj ciężko jest powiedzieć, jaka Unia będzie za kilka lat, bo my mówimy Unia Europejska, nie wiem, w roku 1993, 2004, kiedy Polska do tej Unii wchodziła i teraz mamy rok 2022. Natomiast to jest zupełnie inna Unia i kiedy mówimy o, nie wiem, perspektywie roku 2030, to może być tak, że Polska będzie członkiem Unii Europejskiej, ale to będzie zupełnie inny twór niż jest obecnie. I stąd też mówienie o
jakby z tej perspektywy, gdybyśmy na przykład spojrzeli na 2030 rok, tym, czy będzie Unia w 2030 roku, to może się wydarzyć tak, że z naszej perspektywy dzisiejszej, no to Polska będzie już poza Unią, chociaż wtedy formalnie dalej będzie w Unii, tylko Unia będzie już czymś innym. Więc to jest bardzo trudne pytanie, bo my nie wiemy, w jakim kierunku Unia się zmieni. No i niewątpliwie ta wojna na Ukrainie, ona jest, no i pandemia i wojna na Ukrainie są szalenie ważnymi wydarzeniami dla przyszłości Unii Europejskiej. Natomiast to, co dzisiaj jest główną bolączką, czy spędza sens powiek europejskich liderów, to raczej jest możliwa secesja, czy problemy na linii północ-południe, a nie na linii wschód-zachód. No, popatrzmy, co dzieje się w strefie euro, na te plany, które Niemcy przygotowują dotyczące kwestii zadłużenia, no bo przecież sytuacja gospodarcza dzisiaj w państwach południa jest coraz gorsza i będzie coraz gorsza z różnych powodów. I to jest dzisiaj ważniejszy problem dla europejskich liderów niż to, co dzieje się na wschodzie, czy z ich perspektywy ma drugie, a nawet trzeciorzędne znaczenie. Na koniec pytanie o wewnętrzną polską politykę. Na ile twoim zdaniem ten skręt antyunijny, na taka gra, twarda gra wobec Brukseli dla Prawa i Sprawiedliwości może być efektywna na krajowym podwórku? Na ile to może przynieść jej, dać jej sukces polityczny, sukces wyborczy? No bo z jednej strony tak, no zagospodaruje pewne lęki, pewne obawy, ale z drugiej strony, no sam powiedziałeś, 90% polskiego społeczeństwa jest zdecydowanie prounijne i może tutaj tracić w centrum. Jak twoim zdaniem wygląda ta kalkulacja? Nie jestem ekspertem od polityki wewnętrznej, więc nie wiem, jak to się przełoży na sondaże. Natomiast wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński podjął decyzję o wykorzystaniu takiej retoryki z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jest oczywistym, że Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska będzie wykorzystywała ten argument, więc Jarosław Kaczyński stara się zbudować szaniec, w którym będzie się mógł bronić przed tymi zarzutami, pokazywać, że to nie nasza wina, tylko to wina Brukseli, bo inaczej byłby kompletnie bezradny wobec tych ataków ze strony opozycji. No a drugi powód jest taki, że czy to wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, czy w Solidarnej Polsce, czy w Konfederacji mamy część wyborców o takich suwerenistycznych poglądach. No i też Prawo i Sprawiedliwość musi zadbać o swój twardy elektorat, o swoją podstawową bazę wyborczą, dla której no, takie zgadzanie się na, jak to często jest wykorzystywane słowo, dyktat Brukseli, byłoby bardzo niemile widziane. Więc wydaje mi się, że to będzie jakiś ważny element kampanii, ale on nie przyćmi najważniejszego elementu kampanii z perspektywy rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli dyskusji o polityce bezpieczeństwa, dyskusji o konieczności zbrojeń. I spodziewam się, że to będzie leitmotiv ze strony rządu i to ogłaszanie kolejnych zakupów zbrojeniowych. I to jest też moim zdaniem problem, ponieważ dzisiaj nikt już nie pyta, po co kupujemy tak szybko, tak dużo i tak drogo. I za kilka lat będziemy się zastanawiali, dlaczego wydaliśmy te dziesiątki, nawet setki miliardów złotych. Ale to będzie główny temat kampanii, a ten temat europejski, no Prawo i Sprawiedliwość chce się jakoś obronić przed tym oczywistym atakiem ze strony Koalicji Obywatelskiej, w ogóle całej Zjednoczonej Opozycji, bo to jest naturalny kierunek, w który opozycja będzie uderzać, no bo tutaj stoi na wygranej pozycji, zważywszy na fakt, że Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości prawdopodobnie tych pieniędzy z KPO po prostu nie zobaczy. Marcin Kędzierski, bardzo serdecznie ci dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo Państwu. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa, zasubskrybujcie koniecznie czy mój kanał na YouTubie, czy mój podcast na platformach podcastowych, bo jak wiecie, można go słuchać albo oglądać. I jeśli chcielibyście wesprzeć rozwój tego projektu, serdecznie zapraszam na patronite.pl. Bardzo dziękuję. Do następnego razu.